Cześć, tu Ernest. Mam dla was kolejną porcję ciekawostek na temat zmian na mapie i nadchodzącej aktualizacji. Na początek zwiastun nowego agenta. Animacja nie tylko jest bardzo fajna, ale zdradza nam też kilka sekretów na temat zmian na mapie. Na początku tego zwiastuna widać miał śniaka, ale niezwykłego, tylko w edycji mroku. To nam podpowiada, że jacht zostanie przejęty przez mrok, tak samo jak to było z platformą Tientiny i grotami Brutusa. To też daje nam znać, że te zmiany na mapie są ustawione i nie ma znaczenia, ile graczy wybierze który styl. Możliwe też, że to zmyłka i tak naprawdę jacht zostanie przejęty przez duchów. Albo wszystkie te miejsca przejmie mrok, a następnie agencja, czyli duchy, ich nawróci. No ale to może być po prostu zmyłka. W końcu teraz na jachcie pracują pomagierzy ducha. Jest tutaj nawet pomnik Midasa, który na wyspie już jest po stronie ducha. Ciekawe, co się stanie z jachtem? W górze Brutusa wyżłobiono czaszkę. Platforma wybuchła, prawdopodobnie Tientina z czymś przesadziła, a jacht? Piszcie w komentarzu! Moim zdaniem jacht albo zatonie częściowo, jak Titanic na tym ujęciu, albo nic. Na zwiastunie, gdzie jest jacht w tle, nic nie wygląda podejrzanie. Pozostało nam tylko czekać do następnego tygodnia. W najbliższy wtorek lub środę światło dzienne ujrzy kolejna duża aktualizacja. Te większe są już od jakiegoś czasu co dwa tygodnie. To, że aktualizacja będzie w następnym tygodniu, potwierdza to, że już jest na testowych serwerach Epic. Poza zmianami na mapie ta aktualizacja wprowadzi też kilka poprawek. Dowiedzieliśmy się, że m.in. naprawi harpun. Na dzień dzisiejszy harpun jest bardzo zepsuty. Niesystematycznie działa jego funkcja łowienia, czyli ta najważniejsza. Na szczęście to zostanie naprawione. Poprawiono też wyświetlanie punktów na turniejach. Raz na jakiś czas punkty na turniejach były wyświetlane niepoprawnie. To tyle z tych najważniejszych poprawek, o których wiemy. Jestem ciekaw, czy naprawią to. Oj! Wróćmy jeszcze do tematu samego agenta Miałśniaka. Jeśli ktoś z was ma karnet bojowy, to koniecznie dajcie znać, czy odebraliście już jego styl agenta ducha lub mroku. Ja jeszcze nie, ale pewnie wybiorę mrok. Nie wiem jeszcze, ale no pewnie mrok. Duch też jest spoko. Tak czy siak, koniecznie odblokujcie jego dodatkowy styl. W przeciwieństwie do jego normalnego stylu, wersje mroku i ducha Miałśniaka są reaktywne. Zobaczcie sami, jak super wygląda likwidacja zdobyta tym skinem. Wokół Miałśniaka mroku powstaje fioletowa aura i kilka kocich cząsteczek. To daje bardzo fajny efekt. W przypadku Miałśniaka ducha dzieje się praktycznie to samo, ale w złotym kolorze. Dalej w temacie ciekawostek, to w zeszłym tygodniu na mapie zmieniono pewien most. Mam tu na myśli dokładnie ten most w siorbanych szuwarach. Gdy to zobaczyłem, od razu poczułem, że coś tutaj jest nie tak. Nie, nie był on wcześniej w ten sposób zatamowany. Nie wiadomo, dlaczego zaszła taka zmiana. Nie wygląda to jak robota człowieka, więc przypuszczam, że to zmiana na rzecz balansu rozgrywki, a nie fabularna. A w pokoju Deadpoola Deadpool naprawia rurę. Na koniec ciekawostka na temat Travisa Scotta. Travis Scott na swoim Twitterze wstawił takiego oto nahypowanego posta. Ogień, 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 ogień. Wygląda na to, że według Travisa jest na co się szykować. W odpowiedziach na tego posta jest wiele wzmianek o Fortnite. Może Travis zbliża się wielkimi krokami do Fortnite? W plikach gry dalej jest zaszyfrowana paczka danych. Do tego wiemy, że Travis może wejść do Fortnite z wycieków, a teraz Travis zaczął hypować swoich widzów na Twitterze. No cóż, czekamy. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.